tvpodkarpacie.pl. Dziś cała Polska świętuje wejście do Unii Europejskiej. Rzeszów także. Dokładnie 10 lat temu, 1 maja, przystąpiliśmy do wspólnoty. Na rynku od samego rana wiele się dzieje. Są konkursy, pokazy, zabawy i wspólne świętowanie. O unijne imprezy zadbał Urząd Marszałkowski we współpracy z Urzędem Miasta w Rzeszowie. Jednym z pierwszych przedsięwzięć, które zostało zorganizowane w ramach imprezy Unia Strzał w Dziesiątkę, była gra miejska. Wzięło w niej udział blisko 120 osób. Weryfikowaliśmy uczestników na podstawie zgłoszeń, ale chcieliśmy, aby rozpiętość wiekowa była jak największa. Dlaczego? Ponieważ europejska gra miejska to forma gry, zabawy, a także nauki. Stąd też mieliśmy najmłodszego uczestnika, który miał 4 lata, ale także mieliśmy 40-50-latków. Miejscem startu był Urząd Marszałkowski. Uczestnicy mieli przejść przez 10 ważnych punktów na terenie miasta Rzeszowa, które otrzymały wsparcie Unii Europejskiej. Zakończenie natomiast miało miejsce w Filharmonii Podkarpackiej, która także jest beneficjentem środków europejskich. W każdym z 10 punktów uczestnicy mieli do rozwiązania szereg quizów, były takie drobne konkursy, były formy zapytania, były łamigłówki, były także zagadki. Uczestnicy mieli się wykazać jakąś wiedzą, umiejętnościami, wszystkim tym, co jest ogólnie rzecz biorąc związane z problematyką Unii Europejskiej. Zwycięską grupą w grze miejskiej był zespół numer 25. Jak podkreślają członkowie drużyny, gra miejska sprawiła im samą przyjemność. My mieliśmy to szczęście, że byliśmy ostatnią drużyną, co nam dało opcję, żeby być pierwszą na koniec. Zaczęliśmy w Urzędzie Marszałkowskim, jak powiedziałem. Bieg toczył się przez główne punkty miasta, czyli byliśmy w Muzeum Dobranocek, tutaj za nami przy tym budowa systemu integracyjnego, transport, to też tutaj, Filharmonia, muzeum i tak naprawdę w głównych miejscach miasta mieliśmy różne zadania związane z Unią Europejską, z głównymi osobami. Początkowo miało to być spotkanie trochę rodzinne, trochę fajny pomysł na spędzenie majówki, jednakże z czasem okazało się, że w miarę apetyt rósł, w miarę jedzenia, w miarę zdobywania kolejnych punktów do rozwiązywania zadań, mieliśmy coraz więcej ambicji w sobie, aby coraz lepiej pracować. Takim oto sposobem udało się tę grę wygrać. Tutaj trzeba było troszeczkę się obiegać i oprócz tego, żeby mieć jeszcze wiedzę merytoryczną, to jeszcze jakąś kondycję. U mnie jest z tym gorzej, ale chłopaki biegli, a ja za nimi, więc jakoś poszło. Ja uważam, że to jest super pomysł, bo oprócz tego, że troszeczkę zwiedziliśmy i zobaczyliśmy kilka fajnych miejsc, które właśnie które zostały zmienione dzięki funduszom unijnym, to oprócz tego musieliśmy się trochę przygotować merytorycznie do tego. Mimo wszystko musiałam sobie odświeżyć moją wiedzę i resztę moich kolegów tak samo. Także uważam, że to jest bardzo fajna mobilizacja w ogóle do tego, żeby się jak najwięcej uczyć na temat Unii Europejskiej. Sporym zainteresowaniem wśród mieszkańców Rzeszowa, jak i turystów, cieszyło się darmowe zwiedzanie podziemnej trasy turystycznej Rzeszowskie Piwnice. Sama trasa została otwarta w 2011 roku, ale rozwinięta została, w sensie przedłużona w 2014, przepraszam, kiedy Polska do Unii weszła. Między innymi korzystaliśmy z dotacji unijnych. Dzisiaj w związku z tym, że mamy dziesięciolecie funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej, nasi goście odwiedzają trasę gratis. Po prostu nie płacą za bilety. Co prawda bilety bardzo tanie, ale jednak. Natomiast dzisiaj gości przyjmujemy gratis za jedynie wejściówkami, które nam pozwalają na, można powiedzieć, kontrolowanie ruchu w podziemiach. Wiadomo, one nie są z gumy, więc trzeba jednak tą grupę troszeczkę ograniczyć, bo chętnych jest bardzo dużo. Imprezy na rzeszowskim rynku będą trwać do godzin wieczornych. Zaprosiliśmy do udziału w tych uroczystościach dziesięciolatków, czyli te dzieci, które urodziły się 1 maja 2004 roku, a dzisiaj właśnie będą obchodzić swoje dziesięciolecie. Stąd też będzie 100 lat. Będzie piękny tort, około 500 porcji, którym będziemy się chcieli obdzielić sporą część uczestników tutaj dzisiejszego spotkania. Będzie także oczywiście hymn Unii Europejskiej i tutaj właśnie na tym wyrysowanym prostokącie chcemy stworzyć z dziećmi z podstawówek z Rzeszowa piękną flagę Unii Europejskiej ułożoną z rozłożonych parasoli. Mam nadzieję, że zapanujemy nad tym żywiołem i ten element nam wyjdzie. A po tym, czyli koło godziny 16, rozpocznie się cykl różnego typu występów, pokazów, konkursów. Wystawiają się także tutaj z boku w namiotach nasi beneficjenci. Zespół szkół gospodarczych będzie tutaj pod arkadami prezentował potrawy charakterystyczne dla Unii Europejskiej. A na zakończenie naszego wieczoru, około godziny 19, wystąpi zespół Kukla Band z Filharmonią Podkarpacką z przebojami z Unii Europejskiej. tvpodkarpacie.pl